Jaki jest charakter tej bestii, to jest człowieka, którego liczbę mamy przeliczyć. Tu jest potrzebna mądrość. A to właśnie Tora jest naszą mądrością wśród narodów, które powiedzą, to lud mądry i rozumny. Mądry i rozumny. A tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Mądrość i rozum. Jeśli mamy odkryć charakter tego człowieka, to musimy patrzeć przez pryzmat Tory i te jej prawa, które wiążą się z kupowaniem i sprzedawaniem. Aby w tym kontekście przeczytać zdanie: nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia. Jeśli zatem masz mądrość, czyli Torę, i zachowujesz szabaty, na przykład szabat cotygodniowy, szabat na święto prześników, na święto Jahwe, to w związku z tym nie możesz ani kupić, ani sprzedać w szabat. Przyjąłeś bowiem znak Boga. Ale ten, kto ma znamię, czyli imię, czyli charakter bestii, może i kupić, i sprzedać w szabat. Podobnie w te określone dni nie kupisz i nie sprzedasz chleba kwaszonego, bo cytuję, nie będzie można ujrzeć u ciebie chleba kwaszonego, ani nie będzie można ujrzeć u ciebie żadnego kwasu w twoich granicach. Koniec cytatu, bo masz znak na czoło i na rękę od Boga. Gdybyś miał znamię na czoło i na rękę od bestii, mógłbyś kupić i sprzedać w tych dniach, bo nie mają dla ciebie znaczenia ani czasy, ani prawo. Wypełnienie, o którym teraz powiedziałam, jest częściowe. Wierzący nie mogą kupić ani sprzedać ze względu na prawo Boże tylko w tym określonym czasie i nikt z nich nie może kupić i sprzedać w szabat, kto nie ma znamienia. A pozostali? Oto jak postępuje z takimi Bóg. Przykład? Ponieważ nie chcieli być pod Jego jarzmem, zaprzestając pracy na ziemi w latach szabatowych, to wydał ich Bóg w jarzmo niewoli, w kraju nieprzyjaciół, by opuszczona przez nich ziemia obchodziła swoje szabaty, których nie obchodziła w latach szabatowych, kiedy na niej mieszkali. Czyli ludzie ci znaleźli się w ucisku, w niewoli pod panowaniem nieprzyjaciół z powodu łamania prawa Bożego. A teraz, ponieważ nie chcą być pod jarzmem Boga, zaprzestając kupna i sprzedaży w szabat, to jest ryzyko, że wyda ich Bóg w jarzmo niewoli, w ucisku, w kraju nieprzyjaciół, tak, że aby móc kupić lub sprzedać, będą musieli mieć znamię bestii lub liczbę jej imienia. Czyli ponownie ludzie ci znajdą się w niewoli, w ucisku, pod panowaniem nieprzyjaciół z powodu łamania prawa Bożego. A czym dokładnie dla nich będzie wtedy to znamie, stanowiące element takiej właśnie kontroli i nadzoru nad nimi, to czas pokaże. Myślę, że my nie musimy wszystkiego tak do końca rozumieć, ale istota przekazu jest taka, że Bóg ma swoje znaki na czoło i na rękę, a bestia ma swoje znamiona. I to, co mamy rozróżniać, to charakter, czyli imię naszego Boga, Boga jedynego, oraz charakter, czyli imię będącej w opozycji do Niego lub zamiast Niego, bestii. Na dzień dzisiejszy musimy usłyszeć przede wszystkim to wezwanie. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód. Czyli komu? Temu, przez którego wszystko zostało stworzone.
Temu, który uczynił to wszystko, uczynił ziemię i morze i źródła wód. On właśnie jest Panem Szabatu. Jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Wyobraźcie sobie ojca będącego inżynierem, który sam, bądź raczej wspólnie z synem, zaprojektował dom dla swojego syna. Syn według otrzymanego projektu wybudował ten dom. Dom ten został wybudowany przez niego i dla niego. Przez syna i dla syna. Ojciec tak umiłował syna, że dla niego stworzył ten dom. Czy gdybyś ty razem z synem zaprojektował dom, a twój syn by go potem wybudował, czy nie byłbyś dumnym ojcem, dumnym z syna? Syn powie i inni potwierdzą: pokłon ci oddaję, tato, bo świetnie zaprojektowałeś ten dom. Ale czy ojciec się oburzy, gdy ktoś pochwali syna, że świetnie wybudował ten dom? Nie waham się powiedzieć: Jeszua, Jahwe mój i Bóg mój. Ale przed jego rzeźbą nie klękam. Mamy oddawać pokłon ojcu i synowi. Król siedzi na tronie, a jest to tron Boga i baranka. Pokłon ten oddają ci, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. Potwierdzają tę wiarę uczynkami, bo bez uczynków wiara jest martwa. A więc, mówię za objawieniem, uczynki ich idą wraz z nimi, bo odpoczywają po pracach swoich. Dlatego głos z nieba mówił o nich: błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaiste, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Zachowywali szabat, to jest odpoczywali po pracach swoich, zatem odpoczną po pracach swoich. Ale jeśli nie przyjmujesz znaku Pana szabatu, to zamiast szabatu masz znamie, powiedzmy, ohydy spustoszenia. Przyjmujesz przeciwieństwo tego znaku, znamie. Ale przecież wciąż jest dla ciebie ratunek i wezwanie do nawrócenia. Ale nadchodzi czas, gdy drzwi zostaną zamknięte. Dlatego już dzisiaj, gdy głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwierzyliśmy. Jak to powiedział, to też przysiągł w gniewie moim, nie wejdą do mego odpoczynku. Aczkolwiek dzieła były dokonane od stworzenia świata. Powiedział bowiem Bóg na pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób: i odpoczął Bóg w siódmym dniu po wszystkich dziełach swoich. I znowu na tym miejscu nie wejdą do mego odpoczynku. Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy, gdyż ci, którzy wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z powodu swego nieposłuszeństwa. Dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień, dzisiaj, po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.
Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku, nie mówiłby potem o innym dniu. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. Czy wierzysz w to, że Pan Szabatu, Jeszua, wprowadzi cię do swojego odpoczynku, do ziemi obiecanej, czego zapowiedzią był inny Jeszua, któremu ludzie zmienili nadane mu przez Boga imię Jeszua na Jozue? Zapowiedzią tego właśnie wydarzenia, uczynkiem wiary, potwierdzającym pewność tego zdarzenia, jest pozostawanie w odpoczynku szabatu, co jest równoważne z oddawaniem pokłonu prawdziwemu Bogu. Kto ma mądrość, niech liczbę 666 człowieka przeliczy, przeanalizuje. Kto ma mądrość? Salomon otrzymał od Boga mądrość. Napisano też, czy ty jesteś mądrzejszy od Daniela? A zatem w historii o Salomonie i historii opisywanej przez Daniela możemy szukać liczby 666. Liczba 666 obrazuje posąg ze złota, który Nabuchodonozor kazał sporządzić. Posąg ten miał bowiem 66 łokci wysokości i 6 łokci szerokości. Obrazował on samego Nabuchodonozora, który nie uznał, że to najwyższy daje królestwa komu chce. Co Bóg przedstawił w obrazie posągu, którego głowa, czyli Nabuchodonozor, była ze złota, natomiast pierść i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie zaś i stopy z żelaza, co symbolizowało następujące po Babilonie królestwa. Ale Nabuchodonozor uznał, że jego królestwo będzie wieczne i postawił posąg cały ze złota. Czyli cechą charakterystyczną tego człowieka, którego liczbę mamy policzyć, a przed którym nie mamy się kłaniać, jest pycha, połączona oczywiście z talentami i mądrością Salomona. Posąg dzieli ludzi na dwie grupy, tych, co oddają i tych, co nie oddają mu pokłonu. Następnie nieoddający pokłonu mają przez wrzucenie do pieca zostać zabici lub, jeśli uwzględnimy, że młodzieńcy z tego pieca wychodzą, wtrąceni do więzienia. A kwestia przyjęcia znamienia nastąpi później, stosownie do postanowienia o Nabuchodonozorze. Jego ludzkie serce niech ulegnie odmianie, a niech otrzyma serce zwierzęce. A serce może właśnie odpowiadać znakowi lub znamieniu. Według słów, niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech będą ci one ozdobą między oczami. Kluczowym dla odmiany serca ludzkiego, które mówiło ustami Nabuchodonozora, obyście zaznali wielkiego pokoju. Królestwo Najwyższego Boga jest wiecznym królestwem, a panowanie Jego przez wszystkie pokolenia. Na serce zwierzęce, powodujące, że postradał zmysły, że wypędzono go spośród ludzi, że żywił się trawą. Było przypisanie sobie władzy Boga słowami ja zbudowałem, siłą mojej potęgi i chwałą mojego majestatu. To ostateczne znamie, u którego podstaw leży uznanie samych siebie za bogów. Skoro Antychryst podaje się za Boga, tak i jego dzieci. Bo niedaleko pada jabłko od jabłoni. Szalom.